Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Będziemy wspólnie komentować dla Państwa ten mecz towarzyski. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z pomocnikami ustawionymi w rąb, odpowiedzialnymi za utrzymywanie się przy piłce i jej szybki odbiór. Na ekranach widzą Państwo, w jakim ustawieniu zagra dzisiaj Liverpool. Zobaczymy ich dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem, do którego kierowane będą piłki ze środka. Sędzia zaczął pierwszą połowę spotkania. Lalana. Milner. Kiepskie krycie, no i napastnik teraz urywa się obrońcy. Milner! Henderson. Złe podanie i strata w środku pola. Brawo, ładnie odebrał. Klein. Roberto Firmino. No, ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Martinez. Roberto Firmino. Alberto Moreno. Milner. Dobre przejęcie, brawo. I piłka w rękach bramkarza. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Znakomicie ze skrzydła. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Świetny odbiór. Henderson. Świetnie zagrał. Alberto Moreno. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Milner. Filipe Coutinho. Fatalne podanie, no i strata. Wspaniałe podanie, ale szansa. Faul, gwizdek sędziego. Jak zareaguje arbiter? Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę.
No, będzie gol. Gol dla River Plate. Myślał. Koszmarny błąd bramkarza. Trochę groteskowa ta sytuacja. Kompletnie się pogubił. Bramka za darmo dla rywali. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Może nie jest to porywające spotkanie, ale prowadzą. Zgadza się, do tej pory było nudno na boisku, jednak nie przysnęli w przeciwieństwie do przeciwników. Klein. Wszystko na jeden kontakt. Przechwycili przeciwnicy. Niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. Klein. Milner. Roberto Firmino. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Martinez. Roberto Firmino. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Jest okazja, przymierzył, ale niecelnie. Alberto Moreno świetnie przewidział to zagranie i przejął. Pierwsze 45 minut za nami, rezultat 1-0. Nie można mieć chyba żadnych... Pierwsza połowa poza nami, zaczynamy drugą część spotkania po przerwie. Właśnie z szatni, uśmiechnięci, zadowoleni wychodzili gracze River Plate, ale oni prowadzą, mają przewagę psychologiczną. Henderson, Alberto Moreno, gwizdek, akcja przerwana i teraz będą w fatalnej sytuacji. Prowadzą w tym meczu, ale sędzia pokazał czerwoną kartkę i będą grać w osłabieniu. I bardzo ciekawe, czy cofną się do obrony. Statystyki dobrze obrazują nam... Przebieg meczu. Liverpool przy piłce nie daje przeciwnikowi dłużej pograć, ale to rywale strzelają. Sytuacja nie jest beznadziejna. Wystarczy, że zaczną posyłać futbolówkę w odpowiednie sektory boiska. Doskonale. Dobre odebranie piłki bez faulu.
Słusznie sędzia odgwizdał spalonego. Alberto Moreno. Milner. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Klein. Milner. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. Milner. Klein. No, błąd, strata. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Brawo, ładnie podał. Uderzenie w stronę bramki. Nie ma bramki, słupek. Piłka opuściła boisko. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Origi. Tylko kilka minut do końca i wciąż brak rozstrzygnięcia. Henderson. Martinez. Lallana. No i w samej końcówce mamy rzut wolny. Mają jeszcze okazję. Żółta kartka przy grze bez jednego gracza to duże ryzyko, na które nie można sobie pozwolić. Miejmy nadzieję, że nie przełoży się na czerwoną. Teraz ten zawodnik musi bardzo uważać. Właśnie zakończył ten mecz. Spisali się dzisiaj znakomicie, wygrywając na przekór przeciwnościom. Zgadza się, pokazali wszystkim, jak ważna jest dobra organizacja i dyscyplina taktyczna, gdy gra się w osłabieniu. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości.
Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.